Witam w kolejnym odcinku serii Flakonik, raz, dwa, trzy, flakonik, flakonik. W tym momencie będą tutaj dwa flakoniki. Niszowa ukraińska marka Sisters i zapach oznaczony jako 40 oraz Bullfrog Palo Santo. Które to w moim odczuciu nie są stricte zapachem Palo Santo, zresztą z tym Palo Santo w nazwę, no to zawsze generalnie nad wyraz, dlatego właśnie postanowiłam nabyć ekstrakt z Palo Santo i pobawić się tym tematem i stworzyć takie Palo Santo, żeby faktycznie oddać zapach tego drewienka. Natomiast coś tam trochę w tym Bullfrogu jest. Na pewno bardziej niż w Palo Santo Carne Barcelona. Natomiast on idzie bardziej z taką stroną dosyć esencjonalną, gęstą, trochę słonecznikową. Nawet bym powiedziała nie trochę, a bardzo słonecznikową. Już kiedyś opowiadałam o tym zapachu właśnie a propos słonecznikowości. Dostałem na przykład House of Merlot. Sisters mam różne zapachy, różnych opowiadałam. 40 jest takim zapachem, gdzie jest drzewno, gdzie jest trochę surowości, gdzie jest trochę takiej, bym powiedziała, pikantnej. Wskazywanie jest szafran, ale myślę, że tutaj szafran pije przy różne przyprawy, drewna, tam jest też paczula, generalnie przyczuwa się też taki aspekt trochę gumowo-żywiczny elemi. Więc różne takie kwestie właśnie dosyć blisko natury, elemi, drewna, przyprawy. Tak naprawdę on jest taki drzewno, pikantno, trochę momentami esencjonalno-balsamiczny, ale myślę, że jednak więcej ma surowości niż tej takiej jakiejś tam gładkości i tak dalej. Uniseksowy dosyć. Sisters, mam jeszcze różne inne zapachy. Mam dosyć klimatyczną, taką bordową, głęboką różę 39, mam też 18. Różne się przejawiają, natomiast nie jest to jakoś marka, która mną wstrząsnęła. Natomiast ta róża jest bardzo udana z 39. Oznaczony zapach właśnie Sisters Aroma 39 i myślę, że o tym 39 jeszcze opowiem. Także to tyle. Chciałam jeszcze tego odcinka dać Frulia Parks Miller Harris, ale po prostu ja nie wiem, co ja wyrabiałam. Nie wiem, gdzie to położyłam, ten flakon. Gdzieś go położyłam i jestem ślepa. W tym momencie nie mogę go namierzyć, także będzie w innym odcinku. Może w jakimś uaktualnieniu zapachów, jeżeli chodzi o Miller Harris aktualnie. W tym momencie trochę tych zapachów mam. Namierzyłam mój flakon Noir de Rose. Mam rzeczywiście piękne szampanowe, lekko szyprowe gruszki, czyli Herve Jardin. Wbrew nazwie wcale nie są tak właśnie ogrodowo, kwiatowo, bardziej po stronę taką typowo jednak owocową. Oczywiście ogród też może być owocowy, ale tak nazwa sugeruje trochę Herve Jardin, jakoś trochę sugeruje kwiatowość, bym powiedziała. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Trochę rzeczy właśnie nie zapowiedziałam teraz, nie wiem, muszę znowu coś, jakoś porządek robić, namierzać, bo nie mogę też znaleźć tego mojego flakonika dosyć pustego, postanowiłam sobie, żeby dorobić mililitry. Odkładałam te puste niektóre, właśnie żeby dorobić mililitry i po prostu ja nie wiem. Ale przeważnie to tak jest, człowiek pewnie ma to przed sobą i nie widzi. Także to tyle. O Palo Santo jeszcze będzie osobny filmik odnośnie w ogóle roli Palo Santo, wydźwięku Palo Santo, co może Palo Santo zrobić zdrowotnie, ale też generalnie właśnie ja udało mi się zdobyć naturalny ekstrakt z Palo Santo właśnie i zależało mi na takich trochę że tak powiem i kwestia tych perfum rzemieślniczych, ekstraktów, na różnych absolutach i tak dalej, ale też właśnie zrobić taki zapach, który też będzie miał taką właśnie moc i trochę przekręca się zdrowotność. W ogóle nie wiem jak Sisters aktualnie, chyba jeszcze one jakoś wskoczyły do Polski w ogóle na jakąś stronę oficjalną, nie wiem. W każdym razie wcześniej one były tylko w makeup.pl i chyba nadal są, chociaż nie sprawdzałam ostatnio. Ich ceny tak sobie wariują, raz takie, raz takie.